Analiza i modyfikowanie programów x86. Wyciąganie klucza z prostego programu zabezpieczonego hasłem. Mamy tutaj taki programik, który prosi nas o wprowadzenie hasła. Jeżeli wpiszemy dowolny ciąg znaku, na przykład test, on nam wyświetli, że jest invalid password i zakończy program minus 1, return minus 1, czyli jako błąd. Ktoś mógłby sobie teraz pomyśleć sobie, że wystarczy to przerzucić do hex edytora, zapewne hasło jest w środku. To by była prawda, jeżeli ten program byłby zabezpieczony tak bardzo łatwym zabezpieczeniem, że po prostu sprawdzałby ciąg znaków. Sprawdzimy sobie, wyszukamy pierwszy ciąg znaków, jaki by nam wyskoczył, czyli wprowadź hasło. W hex edytorze za pomocą Ctrl F wpisuję hasło i przechodzi mi do stringa wprowadź hasło. Z dostępnym stringu widzimy, że jest invalid password, password accepted, czyli to, co chcemy osiągnąć. Następnie jest jakiś ciąg znaków złożony z... Nie możemy tego czytać, bo to są różne te znaki wykraczające poza normalny łaciński alfabet. Mamy tutaj success, mamy info, invalid password, info i string format na 256 znaków i oczywiście nasze wprowadź hasło. Czyli okazuje się, że nie jest tak łatwo i tego hasła nie mamy ukrytego w pliku domyślnie tak zostawionego samego sobie. Mamy po prostu go zakodowanego w postaci takiej, w takiej właśnie postaci. I teraz możemy tą lekcję aktualną podzielić na dwie części. Pierwszą częścią będzie odgadnięcie tego hasła, drugą częścią będzie takie modyfikacja programu i jego mnemoników, żeby on pozwolił nam z dowolnym ciągiem znaków zaakceptować ten ciąg znaków i wyświetlił informację o sukcesie. Czyli pierwsze co zrobimy, to przerzucimy to sobie do JIRY i przeanalizujemy na domyślnych ustawieniach. Czyli dwuklik, pokaże się okno, nie został przeanalizowany, czy chcemy przeanalizować, oczywiście analizujemy. Poczekamy aż się skończy, skończyło się, informacja o braku wykrytego PDB. I teraz przechodzimy sobie do Define Strings i znajdujemy ten, który mówi o wprowadzeniu hasła. Następnie przechodzimy do Cross Reference, znajdujemy tą funkcję. I tutaj mamy w dekompilacji naszą funkcję. Czyli oczywiście mamy tutaj pierwsze wprowadź hasło, przeskakujemy, sprawdzamy jaka jest funkcja wywoływana. Jest to funkcja printf, czyli zmieniamy sobie tutaj na printf. Cofamy, czyli mamy printf wprowadź hasło, następnie jest callog, czyli zaklepanie pamięci, zainicjalizowanie pamięci na 256 bajtów. Potem funkcja jakaś, namierzymy ją, scanf to jest, czyli zmieniamy tutaj nazwę, scanf chodzi nam, ze stringa z 256 znaków do tej zmiennej, czy możemy sobie zmienić, że to jest nasze hasło. Następnie jest robiony lokalna zmienna i jest pobierany string length z naszego hasła i widzimy już w algorytmie, że jeżeli hasło ma 0x14 znaków, to ma się coś tam dziać. Jeżeli nie ma, to wyskakuje informacja o nieprawidłowym hasle. Czyli już mamy pierwszą informację, że pomimo, że nawet bufor, który tutaj czytujemy, ma 256 bajtów, to hasło musi mieć 20 znaków. I kolejną rzeczą, która się tu dzieje, jest wjechanie bliżej i mamy tutaj jakąś pętlę while, gdzie jest nasze hasło plus local E8, to jest prawdopodobnie aktualna wartość indeksu pętli, ma się równać byte z naszego hasła właśnie plus ten indeks, możemy sobie zmienić, że local I to jest po prostu jako na przykład I, jako indeks, jest XOR i mamy byte z jakiegoś tutaj danych nieznanych, przeskakujemy sobie do tych danych, zobaczymy co to jest, widzimy, że te dane to jest 0xcc i same zerka. Czyli jeżeli jest to skastowane do bajta, czyli wiemy, że jest tutaj XOR robiony na 0xcc. Czyli sobie wpiszemy, że to jest XOR key. Chodzi o klucz XOR. I czyli widzimy, że każdy byte naszego wprowadzonego hasła przez 0 do, od 0 do 20, czyli każdy znak jest XORowany przez 0xcc. Na końcu i jest równe i plus 1
I taki sksorowany string, który nam tutaj wyskoczy, jest robiony mem compare z naszego hasła i tutaj mam kolejny ciąg znaków. Tym razem już trochę dłuższy. Jak sobie przełączymy data na char, to widzimy, że ten znak jest niewykryty. Możemy nawet tutaj zaznaczyć całą tą część, zmienić na data char, następnie data i create array. Czyli widzimy, że mamy tutaj w dekompilacji porównujemy nasze hasło, które zostało sksorowane z kluczem 0xcc, jest porównywane z tym ciągiem, który mamy tutaj, czyli 0x9e, 0x89, 0x93. I na końcu, jeżeli funkcja zwracana z mem compare jest równa 0, wyświetla się message box z napisem sukces. Czyli mamy sukces i tutaj mamy jeszcze info, które nie zostało wykryte jako string, czyli możemy sobie przełączyć data string i mamy info. Tutaj też mamy coś niewykrytego, to też jest info data string. Czyli to, co teraz powinniśmy zrobić, to przeskoczenie do tego buforu, wyciągnięcie wszystkich tutaj tych bajtów, które są tutaj zawarte i zrobienie krótkiego skryptu, który przeleci nam, wyksoruje nam wszystkie te znaki ponownie, żebyśmy mogli to hasło zdobyć. Zanim to jednak zrobimy, przeanalizujemy sobie aplikację za pomocą x32dbg. Czyli wystarczy, że po otwarciu x32dbg, tutaj go rozszerzę, wystarczy, że przerzucimy naszą aplikację tutaj. Ona zostanie wywołana. Aktualnie na górze mamy, że jest to moduł NTDLL, czyli klikamy wykonaj i przeskakuje nam do modułu crack me password. Widzimy, że adres, na którym się znajduje ta nasza aplikacja, to F9143F, czyli jest to inne niż adresacja, którą widzimy tutaj w JIRze. Czyli to, co powinniśmy zrobić, to zdjęcie ASLR-a. Żeby to zrobić, prawym przyciskiem myszy, Open with CFX Explorer i w Optional Header klikamy DLL Characteristics i odznaczamy DLL Can Move. Zapisujemy plik jako oryginalny. Powracamy teraz do x32dbg. Przerzucamy program. On zostaje uruchomiony. Mamy moduł NTDLL. Przesuwamy dalej do crack me password. I teraz nasze adresy będą się zgadzały z tym, co mamy w JIRze. Czyli chcemy namierzyć kod odpowiedzialny za ksorowanie naszego aktualnego hasła. Czyli sobie tutaj przejdziemy do tej pozycji, czyli 401184. Czyli wystarczy, że w x32dbg naciśniemy Ctrl G, następnie wprowadzimy 401184 i przeskoczyliśmy do tej samej pozycji, którą mamy w JIRze. Jeżeli teraz chcemy sobie załączyć tutaj breakpointa, to musimy kliknąć prawym punkt przerwania i przełącz. Ewentualnie na klawiaturze F2 możemy sobie przełączać te punkty przerwania. Klikniemy teraz kontynuuj, wykonaj, żeby ten program przeszedł nam do wpisania hasła i po prostu czekał na tą pętlę. Wpiszemy teraz 20 znaków, czyli standardowo może tak. I program teraz się zatrzymał w tym miejscu. Jest compared word. Tutaj jest to porównywane z rejestrem EDX, który wcześniej miał wartość tą, tu w tym miejscu. Jest compare, to powraca do tego miejsca, czyli ten EDX na razie jeszcze nie wypełnił zawartości tej zmiennej. Ta zmienna, która jest pod EBP-4 wynosi 0 i jest sprawdzane, czy ta wartość jest większa od 0x14, czy jest większa od 20. Jeżeli jest większa, to ma przeskoczyć, oczywiście nie jest większa. Czyli teraz move AX, word pointer, mamy z, widzimy, że w AX-ie mamy te 0, nasz ciąg znaków. Możemy sobie tutaj to dowolnie zmieniać, tutaj nazwy tych zmiennych. Klikając na prawym, etykieta i etykieta dla tego adresu. Możemy sobie zmienić, że to jest nasze hasło. Tutaj się to zmieniło. Mamy także ten klucz, tutaj wcześniej mamy już go nazwanego w JIRze, czyli ten XOR key to będzie pod 401195. Możemy przyjść do tej pozycji 401995, możemy zmienić etykietę, że to jest XOR key.
Ja mam tutaj już aktualnie nazwane te etykiety, głównie z powodu tego, że został zaciągnięty plik PDB i została zapamiętana sesja po prostu z tym plikiem. Ale z tych rzeczy, które właśnie tutaj ustaliliśmy, to jest te nasze hasło XORki i tutaj mam na przykład wywołanie tej funkcji memcompare. Czyli mamy ten XOR. Pierwszy znak, który jest pobierany, aktualnie jesteśmy w tej pozycji, czyli jest teraz do EAX-a dodajemy aktualny pointer, czyli ten wskaźnik do i. On teraz wynosi 0, czyli po prostu EAX się nie zmienia, on zawsze będzie wskazywał do tej pierwszego znaku. Move sign extended ECX jest byte pointer, czyli jest byte ze zmiennej, która wskazuje na EAX, znaczy zmienną, do której wskazuje EAX, jest pobierany byte i wrzucany z rozszerzeniem na znak minusowy, nie minusowy do ECX, czyli ECX będzie teraz zawierało literkę 0. Ksorujemy teraz ECX-a, ksorujemy za pomocą tego klucza ksorki, który wynosi, jeżeli sobie weźmiemy tutaj śledź w zrzucie, stała taka, wynosi 0xcc. Ten ECX jest ksorowany, następnie jest zrobiony tutaj move edx, dodajemy do edx pointer, czyli ten indeks dodajemy, ebp-4 i jest zrobiony move byte pointer do wartości edx, wartość cl, czyli 8 bitów z wartości ecx. Czyli już teraz nasze hasło nie będzie zawierało 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tylko będzie zawierało tam już jeden znak sksorowany z kluczem 0xcc. Teraz jak możemy wykryć nasze hasło? Napiszemy sobie teraz szybki skrypt w Pythonie. Ja sobie tutaj zrobię punkt przerwania. Przed tym jak jest, tutaj też to wyłączę ten punkt przerwania, przerwanie wyłączone. Spróbuję wyciągnąć te hasło, które jest tutaj używane, żeby odblokować program. Czyli mamy tutaj push crack.me, password, mamy tutaj taką zmienną. Weźmiemy sobie śledź w zrzucie, tą zmienną i mamy 20 tych znaków tutaj do odkodowania. Otworzę sobie teraz powłokę Pythona. I teraz zasada jest prosta. Znak, który chcemy użyć, po prostu musimy sksorować, czyli na przykład mamy 0x9e, to jest znak sorowania, 0xcc, wyjdzie nam jakaś zmienna, wyjdzie nam jakaś cyfra, ta cyfra jest już znakiem, czyli sobie zrobimy character z ostatniego rezultatu i mamy pierwszą literę. Czyli teraz, jeżeli napiszemy sobie jakąś pętlę w tylu for i in range od 0 do 20 i będziemy robić po prostu character albo print char i następnie inaczej. Tak, nie będzie dobrze. Musimy najpierw zrobić bufor, który będzie przechowywał te nasze dane. Z tego też powodu tutaj sobie napiszę buffer i będę pisał z /x9e, /x89 i tak dalej. Ok, bufor jest teraz wypełniony. Jeżeli sobie teraz przeiterujemy po każdym znaku z tego bufora, to zostanie wyświetlony ten, że tak się wyrażę, niekoniecznie dobry zawartość tego, bo będzie to, powinniśmy to jeszcze sksorować, czyli powrócę jeszcze do pętli, napiszę print character z buffer sksorowanym z 0xcc. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Print char ord. Musimy pobrać ordinary number z tego char literal i mamy już wyświetlone hasło. Sobie jeszcze inaczej zrobimy, żeby te hasło można było łatwo skopiować. Tworzymy sobie hasło równa się puste, następnie for i nie print, tylko dodamy sobie po prostu do tej naszej zmiennej hasło ten znak. Wypisujemy hasło i mamy tutaj nasze hasełko, którego potrzebujemy. Skopiujemy go sobie. Zatrzymamy tutaj działanie programu. I uruchomimy po prostu ten program jeszcze raz.
Czyli odpalamy crack me password, wprowadź hasło, to jest te hasło i mamy invalid password. Ciekawe. Muszę zobaczyć, gdzie się pomyliłem. Możliwe, że bufor źle spisałem. Może lepszym sposobem nie byłoby przepisywanie ręcznie tego bufora, tylko skopiowanie go z hex edytora. Namierzymy tą zmienną, gdzie tutaj jest przechowywany. Jest memcompare. Przeskakujemy tutaj. Czyli jest to 4043040. Czyli jeżeli chcemy namierzyć ten bufor w pliku, najeżdżamy sobie tutaj, mamy byte source offset, jest to na pozycji 2040 w heksadecymalnym. Czyli teraz przerzucimy sobie tutaj na hex edytor, mamy Ctrl G, przeskakujemy do pozycji 2040 i mamy tutaj naszą informację. To sobie skopiujemy. OK. Sprawdzimy jeszcze buffer. Chcemy, żeby buffer się tym razem równał temu, co skopiowaliśmy. Tylko przed każdym po prostu wpiszemy slash x, slash x i slash x. Dobra. I jeszcze raz uruchomimy pętlę. Oj. Jeszcze raz uruchomimy pętlę. A jeszcze powinien wyczyścić hasło. I hasło będzie się równało temu. Skopiuję to sobie. Ponownie uruchomię program. Wprowadź hasło. I mamy sukces. OK, czyli tym razem wszystko się powiodło. Lepiej jest kopiować dane niż przepisywać z palca. Taka tutaj informacja. Dobra, to jest pierwszy tutaj sposób. Drugim sposobem jest po prostu wtrącenie mnemoników, zmianę z mnemonika, czyli będziemy tutaj już robić pierwszą lekcję z zakresu edycji kodu. Czyli co powinniśmy teraz zrobić, to przerzucimy sobie do x32dbg naszą aplikację. Poczekamy na moduł crack me password, jest moduł crack me password. I teraz w JIRze sprawdzimy, jakie będzie najlepsze miejsce, aby sprawdzić, aby przyjęło każdy tutaj wpisany znak. Czyli pierwsze miejsce, w którym może się coś wykrzaczyć, jest ten if warunkowy, ten warunek, który sprawdza, czy wpisany ilość znaków równa jest 20. Czyli pierwsze miejsce musimy tutaj przeskoczyć. Mamy compare i mamy jump if 0. Czyli to musi być zawsze prawdą. Czyli sobie przeskakujemy tutaj do pozycji w x32dbg, Ctrl G, wpisujemy 401157 i mamy jump if equal. Dwuklik robimy i zmieniamy jump if equal na jump. Tutaj warto jest zaznaczyć te checkboxy, zachowaj rozmiar oraz wypełnij NOP, dzięki czemu nic się nam tutaj nie rozjedzie i na przykład puste miejsce zostanie wypełnione instrukcjami, która nie ma żadnego przeznaczenia, i ten rozmiar też będzie identyczny, więc tak jakbyśmy po prostu zmienili, nic nie zmienili, tylko zmienili sam logikę, nic nie krzebali w wielkości tych mnemoników, bo to jest bardzo złe. Czyli mamy pierwszy jump if 0. I jeszcze drugi jest memcompare, który ma tutaj sprawdza, czy test EAX, i jeśli jest sukces, to on ma przeskoczyć do tej pozycji. Jeżeli nie ma sukcesu, to ma przeskoczyć do tej pozycji, wracając do invalid password. I więc my chcemy ten jump if not zero zamienić na po prostu instrukcję no operation, czyli bez operacji. Czyli mamy ten adres 4011C0, 4011C0, przeskakujemy do tej pozycji, mamy jump if not equal i sobie tutaj wwieźniemy dwuklik i zrobimy NOP. Czyli on teraz nam wypełni tą pętlę dwoma operacjami no operation. Możemy teraz już odetkać program, znaczy uruchomić go, pozwolić mu wykonywać operacje dalej. Wprowadzimy sobie hasło, na przykład hello world. On się tutaj zatrzyma na wcześniej ustanowionym breakpointie, wyłączam ten breakpoint, klikam dalej i mamy sukces. OK,
Czyli to były takie dwa różne podejścia do problemu związanym tutaj z programem zabezpiecznego hasłem. Jakie jest wasze preferowane? Oczywiście stabilnie jest odgadnąć hasło, bo możemy tutaj coś popsuć tej aplikacji. Dla tych, którzy nie są zbytnio cierpliwi, mogą próbować zdejmować zabezpieczenia na własną rękę. A w następnej lekcji przyjrzymy się algorytmowi programu, który konwertuje jakieś dane do pliku binarnego. Spróbujemy napisać dokumentację takiego pliku binarnego.